To już ostatnia pucharowa środa w tym roku. Zabieramy Państwa na Anfield na pojedynek Liverpoolu ze Spartakiem Moskwa na mecz o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gospodarzom starczy remis, Rosjanie muszą czekać na wieści z Mariboru. A dobry wieczór, mówią Patryk Banaszkiewicz. I Patryk Ganiek, witam. Coutinho na pole karne, Salah i rzut karny! Rzut karny dla ekipy Liverpoolu już w 3 minucie meczu. No i faulował Ikea, Georgi Ikea, tak, on z numerem 14 tutaj nie przepisowo powstrzymywał Egipcjanina. Coutinho i to jest 1-0 dla Liverpoolu w 4 minucie tego spotkania. No właśnie, opaska kapitańska zobowiązuje, trzeba w odpowiednim momencie wziąć odpowiedzialność na swoje barki i zrobić to, co trzeba. 11 metr pewnie wykonana. Jedenastka, w zasadzie Selikow był bez szans. No i tym samym bardzo szybko to spotkanie przybiera takich, myślę, dla Liverpoolu kształtów, jakich by najbardziej chcieli, czyli dziś pewne 3 punkty, zwycięstwo. Uwaga, na lewej nodze ma piłkę Coutinho i 2-0 dla The Reds. Felipe Coutinho, to jest jego dublet. I gol w 15 minucie. I teraz Sadio Mane jest nieprawdopodobnie szybki. Uwaga i 3-0, bo Firmino wykańcza ta akcja. Piłka podbijała się jeszcze od defensorów Spartaka Moskwa. Bardzo szybkie są te kontry ekipy The Reds. Ale Firmino też jest człowiekiem, który na początku tych europejskich rozgrywek w fazie grupowej jest w wybitnej formie. 6 mecz, 6 bramka, no i z czego większość, a jak nie wszystkie, strzelone właśnie w pierwszej połowie spotkania. Teraz też 19 minuta, na prawej flance Mane, ta kamięciutka podcinka w kierunku wychodzącego lewą flanką Salaha. A tu piłka odbija się jeszcze od obrońcy, od Serdara Taskiego, wprost pod nogi Roberto Firmino, a ten z zimną krwią, podobnie jak Coutinho, akcję wcześniej uderza po długim rogu i mamy 3-0. Milner to jest klasowy zawodnik, niezwykle doświadczony, na pewno z jego... Ależ teraz akcja Liverpoolu na lewej flance, James Milner w pole karne, gol! O matko, ale huknął Sadio Mane, aż mi kapelusz spadł z głowy. Matko, że włosy zostały na swoim miejscu, to aż się dziwię. Patryk, ale bramka, drodzy słuchacze, to jest cudowne trafienie, ale to granie Jamesa Milnera z lewej flanki, poezja, maestria w każdym calu. Coutinho na lewo do Milnera, Milner penetrujące do granie nad głowami obrońców, a Mane takie, no, wolej uniesiony w powietrzu. Senegalczyk prosty przy krótkim słupku, kompletnie bez szans Aleksandr Selikow. Nie mógł nic zrobić rosyjski bramkarz, mógł tylko wyciągać piłkę z siatki po tym, jak już Sadio Mane uderzył nieprawdopodobną petardę. Jurgen Klopp pewnie, gdyby było nawet 10-0, to i tak by się cieszył równie podobnie. Właśnie teraz Coutinho na 16 metr. Gol! Felipe Coutinho, hat-trick Brazylijczyka. O matko boska, co tu się dzieje? Druga połowa otwarta. Po mistrzowsku 2 bramki w 5 minut, Spartak na kolanach, to mało powiedziane. Spartak czołga się bez bluzki, nagim ciałem po rozbitym szkle. Liverpool 5, Spartak 0. Ale to i tak ten gol Felipe Coutinho, który został strzelony, jest golem po rykoszecie, dlatego też tam pomógł jeden z środkowych obrońców i to podejrzewam był Boczetti, tak, to on tutaj pomógł w strzeleniu tego gola numer 5. Jeżeli z taką częstotliwością i taką skutecznością będą gracze Jurgena Kloppa atakowali bramkę Selikowa, no to ja nie wiem, czy tutaj nie skończy się więcej niż, nie wiem, 6-7, może 8-0. Teraz Salah na prawo, jest już przy piłce, wrzutka w pole karne, dogranie i gol! Sadio Mane, drugie trafienie Senegalczyka, 76 minuta, 6-0, Patryk, pogrom na Anfield. I to wszystko chwilę po tym, jak zszedł z boiska Quincy Promes. Pewnie nie dopatrujemy się tutaj żadnej prawidłowości, ale
Nie zmienia to faktu, że taki mógł to być moment po prostu rozluźnienia w wykonaniu Spartaka Moskwa. Nawet nie zdążyliśmy powiedzieć, kto pojawił się. Pojawił się Aleksandar Samiedow, ale to już pewnie mało istotne. Tak to się ułożyło w tym spotkaniu, że trzy gole, które strzelił Liverpool w tym spotkaniu, komentowałeś ty. Spokojna już wymiana ataku piłki atakiem pozycyjnym w wykonaniu The Reds. Nie spieszą się, ale zobaczymy, czy jeszcze z tej sytuacji padnie chociażby jeden gol. No, arytmia gry, tak to już tylko wygląda w wykonaniu właśnie Liverpoolu. I teraz piłka na Milnera, Salah, jeszcze to będzie gol, jest gol! 86. minuta, 7-0 prowadzi Liverpool i jest ten gol Egipcjanina. Chyba najbardziej ucieszył dzisiaj wszystkich kibiców, no bo nawet i Salaha, który tak jakby kamień serca mu spadł. No i to jest to, o czym mówiłem, Liverpool grał spokojnie, mało jakiegoś ruchu, mało dynamiki, szybkości, a tu jedno właśnie tak naprawdę podanie Emre Can'a do Milnera, arytmia gry, czyli przyspieszenie jej, i tutaj Sadio Mane nawinął defensora i pokonał bez problemu Aleksandra Szczelikowa.